Klobabcia. Aha, no to tak jak zwykle. Te klapę od chlopa zamknę, żeby było elegancji. Także słuchajcie, poradnik. Stryk. Jak poprawiać poprawnie? Otóż, żeby móc poprawiać poprawnie, należy wiedzieć, jak poprawiać. Bo można poprawiać niepoprawnie. Przykład z życia. Idę do poprawek krawieckich. Mówię paniom, żeby zszyły tak. A one szyją tak. No to czyli no, poprawiły, ale niepoprawnie poprawiły. W związku z tym, jak poprawimy niepoprawnie, nie zrobimy tego poprawnie. Należy wystrzegać się poprawiania niepoprawnego, gdyż skutkuje to niepoprawnym poprawianiem. Klop babcia. Czy ten poradnik był dla Was pomocny? A, zobaczcie, słuchajcie, perły założyłam, jeszcze mówiłam, perły założyłam, bo do dzisiaj niedziela.